Słuchajcie, mniej więcej już z tydzień poświęciłem na to, żeby porównać te dwie kamery. Tu mamy Hero 12 i Action 4. Jestem bardzo bliski tego, żeby wystawić Action 4 na sprzedaż na Elixa. Po dzisiejszej sesji podejmę decyzję, to jest ostateczna ostateczność i ostatnia szansa dla Action 4. Robiłem sporo sesji porównawczych, jeżeli chodzi o FPV. I za każdym razem niestety muszę stwierdzić, no nawet nie subiektywnie, ale staram się być jak najbardziej obiektywny, bo uwielbiam GoPro. Wiele razy korzystałem, wiele razy zarabiałem, wiele razy zrobiłem naprawdę super ujęcia tą kamerą, ale chciałbym dać szansę Action 4, bo wiele osób ją chwali. To, co mi się w niej nie podoba przede wszystkim, to jest jakość obrazu i chodzi głównie o balans bieli, odwzorowanie kolorów, to jak wyświetlają nam się flary na ekranie, bo są moim zdaniem tandetne. I dzisiaj sobie zobaczycie, ustawienia są dokładnie takie same. 4K w 50 klatkach, to jest stabilizacja wbudowana, czyli Rocksteady. Tu jest stabilizacja przez program GoPro, czyli RealSteady. Dlaczego tak robię? Bo takie są optymalne dla mnie. W Gyroflow mi się źle stabilizuje ujęcia z Action 4. Dodatkowe ustawienia to jest balans bieli, ustawiłem ten sam 5500. Kolory są naturalne dzisiaj, bo próbowałem porównywać też w D-Logu M i w kolorze płaskim z marnym rezultatem, więc zrobimy sobie kolory naturalne i zobaczymy mniej więcej, migawka jest na 0,01 sekundy i filtr ND16 w obu przypadkach, zobaczymy sobie jaki osiągniemy efekt. Jest to ciężka maszyna, ale Bob jest też mocny, on pracuje nam na 6S, to jest Bob 57, bardzo fajny sprzęt i ta sesja powinna nam dać jednoznaczną odpowiedź, jak to wygląda. A na koniec tego filmu dowiecie się, czy wystawiłem Action 4 na OLX-a. Ta kamera, którą mam tutaj, to jest Nebula Pro. Bardzo głośny jest Bob w tej chwili. Dobra, pokręcimy się pomiędzy tymi drzewami. Mam nadzieję, że z wizją będzie ok wszystko. Chciałbym takie ujęcia osiągnąć, one są świetne. Troszeczkę się przesunę w tą stronę. Teraz wrócimy delikatnie w naszą. Tu widzimy dokładnie, jak nam się te zielenie rozkładają i w Nebuli Pro naprawdę dobrze mi widać. Spróbujmy polecieć teraz niziutko. Ależ on jest głośny. 300 gramów ważą te dwie kamery ponad. Więc się nie dziwi. Nie będę też latał daleko, bo to nie jest O3, a jedynie Vista. Muszę się teraz troszeczkę podnieść. Powinno być ok. Teraz już na wprost jestem. Zrobimy sobie jeszcze jedną nawrotkę pod liniami. To przeszedłem tuż pod nimi. Rzadko latam na tej miejscówce. Ten zestaw jest dość ciężki w tym wykonaniu. Sięga pewnie gdzieś w okolicach 1400 gramów. Tu pięknie wyglądają te zielenie. Mamy też dość sporą bezwładność. Dobra, jedzie jakieś auto. Możemy sobie zobaczyć, jak ruch nam zarejestruje ta kamera. Ok. Wygląda to dość przyzwoicie, przynajmniej jeżeli chodzi o ujęcia z Nebuli Pro. Nie? Dobra, słuchajcie, teraz od wyników tej sesji zależy, czy wystawię Action 4 na sprzedaż, dlatego że mnie rozczarowała. Po prostu ja mam w tej chwili 3 albo 4 kamery GoPro i nie potrzebuję kamery, która daje słabszy obrazek. Nastawiałem się, że będzie lepiej. Też się zastanawiałem, czy wieczorem będzie mi potrzebna Action 4. Otóż nie, bo jeżeli będę raz na pół roku czy raz na 3 miesiące potrzebował ujęć wieczornych, to zapnę do Cineupa 3,5-calowego DJI Osmo Pocket 3. I tam jest nawet większy sensor, bo tam jest sensor 1-calowy. Zostało mi jeszcze 0,6V, więc polecimy sobie taki cruising troszkę dalszy, niski. Tu jest bardzo spokojnie. Nic tutaj nie lata. Jeżdżą autka, ale rzadko bardzo.
I teraz pójdziemy sobie pod światło. Mam jeszcze 0,2 V do dyspozycji. I teraz ze światłem. 0,01 sekundy, jeżeli chodzi o shutter speed. I możecie ocenić, jak wyglądają te ujęcia z obu kamer. To, co będę robił, to postaram się nie korygować w ogóle kolorów. Albo zrobię też na osi czasu, pokażę Wam, jak to wygląda w obu przypadkach. Czyli z korekcją i bez. Natomiast chciałbym, żebyśmy mogli porównać te obrazki w kolorze naturalnym, tak jak to mniej więcej wygląda. Muszę już lądować, bo już akumulator mi wskazuje, że jest 21,2, a to są 6S. Dobrze, polecieliśmy 4 minuty, myślę, że ten materiał wystarczy i przenosimy się do studia latającej kawki. Słuchajcie, więc myślę, że decyzja jest jednoznaczna. Oczywiście na papierze te kamery wyglądają inaczej, prawda? Jak popatrzymy sobie na Action 4, w niektórych kwestiach wygrywa, na przykład pod kątem sensora, ale GoPro na przykład ma większą rozdzielczość. Jest trochę różnic. GoPro ma na przykład lepsze zdjęcia pod kątem rozdzielczości, natomiast Action 4 ma na przykład przedni wyświetlacz aktywny i tak dalej. Także jak będziemy szukali, to na pewno znajdziemy dla siebie najlepszą kamerę. Według mnie jednak Hero 12 wygrywa, pomimo że nie ma takiego parcia i działania na influencerów jak DJI, które nas zaskakuje i co chwilę nowe produkty tej marki mają niezwykły hype i ludzie naprawdę kupują te produkty głównie ze względu z ciekawości, mogę powiedzieć. To jednak patrząc na to, że latamy nie tylko dla siebie, latamy zarabiając dla klientów. Szereg ujęć, które wykonuje na przykład samochody, czy rekonstrukcje, czy nieruchomości, czy inne wydarzenia. To są jednak rzeczy, które wykonuję za pieniądze i warto mieć lepszą jakość, najlepszą dostępną w tej chwili, oczywiście w danych pieniądzach. I dlatego ja zdecydowałem się na Hero 12. Oczywiście w miejscach, gdzie jest słabsze światło, 12 nie poradzi sobie, w ogóle GoPro ma mały sensor, ale umówmy się, tych sytuacji nie będzie tak dużo. Poradzę sobie czy telefonem, czy poradzę sobie Pocketem trójką, a także mogę zapiąć tego Pocketa na przykład na Awatę, czy na innego CineUpa, jak CineLog 35. I pod kątem FPV, jak zobaczycie na te ujęcia, nie dość, że kolory ma lepsze GoPro, to lepszą stabilizację, ale też ta dynamika i praca z filtrem, praca przy 0,01 sekundy, odwzorowanie i jeżeli chodzi o detale, pomimo że ostrość ustawiałem też, starałem się ustawić na środkowym poziomie ostrość, czyli zdjąłem w Action 4, chodzi o przeostrzenie, a w Hero zrobiłem na middle czy nawet low, to mimo wszystko Action 4 nie zdało tego egzaminu u mnie i wędruje na OLX-a. Każdy ma swoje zdanie, inaczej będzie to wyglądało we vlogach, inaczej to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o FPV czy POV, na przykład na motocyklu, ale dla mnie ta kamera zdecydowanie nie nadaje się i sprzedaje Action 4. Robię to z małym bólem serca, bo podoba mi się rozwiązanie ogólnie DJI, ale to nie znaczy, że muszę wszystko mieć u siebie. Jeżeli chodzi o kamery sportowe, na razie zostanę przy GoPro, a co pokażą kolejne edycje i kolejne wersje, zobaczymy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Twoja opinia, Wasza opinia. Jestem bardzo ciekawy. W wielu przypadkach Action 4 wygrywa i się z tym zgadzam, ale akurat tutaj, jeżeli chodzi o FPV, nie ma sobie równych. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że są inne rzeczy, które decydują. Brak wersji naked to jest jedna ze spraw. Brak możliwości zasilania Action 4. Jeżeli wyciągniemy akumulator, nie zasilimy tej kamery sportu balansera. I też dosyć wysoki środek ciężkości na tym mocowaniu magnetycznym. O tym też nie dowiecie się od influencerów, tak? Jeżeli chodzi o GoPro, no to faktycznie ma całkiem dobre parametry, pod tym kątem jest przystosowana, można ją rozebrać, są świetne zestawy, bardzo dobre filtry i ogarniamy to na co dzień. Uważam, że wybór jest tylko jeden. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!